Siema Flotar, witam cię w kolejnym odcinku z Roblox Horror. Siema, siema, witam Admiro. Siema, no dzisiaj rozwalamy wszystkie kryptidy na tej mapie i wzywamy policję, aby tutaj zajęła się całą tą sprawą. Jesteś gotowy na zostawienie Jestem łapy w górę? Jestem gotowy, mam latarkę i jest dużo miejsc, które musimy Admiros odwiedzić. No domyślam się, ta mapa jest jakby, no, nie ma co ogromna. Patrzeć, ogromna. Czy damy radę? To już się okaże. Widzowie, oczywiście wbijajcie na kanał Flotara, zostawcie nam suby, linka macie w opisie, a my tymczasem ruszamy i łapeczkę jakieś... w górę zostawcie, widzowie. O, łapeczkę jeżeli w górę wierzycie, też. Że nam się uda po prostu. Mhm. Musi nam się udać chociaż jeden dzisiaj artefakt, generator naprawić. Dobra, 4 kable, 3 żarówki, 4 bezpieczniki. To jest nasza misja na dzisiaj. Dzisiaj ty Flotar Brzmi prowadzisz, poważnie. Bo ty wiesz jakby tutaj w którą stronę iść, o więc kurde, jakby... O kurde, nie wiem, Admiro. Nie wiesz? Ja ostatnio strzeliłem po prostu kierunek, w którym... Dobra, to po drzewie idziemy. Okej. Okay. To brzmi totalnie jak... Ja pójdę po prostu w randomowym kierunku i na pewno trafimy... Oj. Na coś dobrego, tak mi się wydaje. Nie podobało mi się to, że wiesz, zacząłeś mówić i przerwałeś, bo myślałem, że coś się tak, bo wyglądało to jakby tutaj była totalnie jakaś przepaść. I właśnie, taka też, to jest może podpowiedź, nie wiem, jeżeli mamy włączoną latarkę, to nas widzą z bardzo daleka te wszystkie kryptydy. Tych, tak? Światek. O, okej. Okay. No, więc trzeba mieć... Ej, masz na ramieniu papugę chyba, tak? To jest papuga albo... Sowa. Tak, sowa. Kupiłeś sobie? Już dawno miałem sowę. Ja nie widziałem. Naprawdę? Nie, no ja już ją mam od 2017 roku. Nie, w końcu zacząłem nagrać Robloxa, mój pierwszy strój to był właśnie z sową, co siedzi mi na ramieniu. No, ja teraz dopiero zobaczyłem, a może mi wcześniej się nie ładowała ta sowa? No, możliwe. Nie. A jest tutaj coś po lewo. Okej, okay, i to było, ja kojarzę to miejsce. Ja nie, to jest jakaś taka chatka z wodą. No tak, i Admiros, byliśmy tutaj. Nie, niemożliwe. Ski Lodge. Ski Lodge, gdzie to jest? To jest po prawej stronie, czyli... Prawej stronie, aha, okej, okay, no, dobra. No, no. Czyli jest. Niedaleko tego miejsca będzie psychiatryczny szpital, za jak tym, pójdziemy. Za tym, czyli za musielibyśmy dobra. Ominąć to miejsce. Ale myślę, że... A tu nie był chodzisz? Ten duch przypadkiem? Tak, tu był ten szkielet taki. Wiesz co, ja bym mimo wszystko zaryzykował, okay. Ponieważ możemy to i tak mimo wszystko coś znaleźć. Dobra. To mam strzelbę i wiesz co, wydaje mi się, że wszystkie kryptydy da się zabić, tylko że my tego ducha nie mogliśmy zabić, ponieważ... Albo był serwer zepsuty, albo ten duch po prostu był duchem tutaj. I się nie dało go rozwalić. Tu coś jest, to jest jakaś kula. O, znalazłem, light, żarówkę znalazłem. O, no i super, mamy jedną żaróweczkę, tak? No właśnie, save'y w wiem. Ogóle ich się nie da otwierać. A, to jest taka, to podpisane, że to jest żarówka. No to pewnie żarówka. Tak. Tak, i dopiero jak ją włożysz do generatora, to wtedy dopiero zaliczy nam jako znalezioną. Mam drugą. Tak mi się wydaje. Dwie żarówki, jak mi znalazłem. Dobry co jesteś. Jest? Ja znowu znalazłem tą maskę, która jakby... Oj, sorry. Jezu. Strzeliło mi się. Nie, to przepraszam, maska była w innym miejscu. Maska była w tym takim teatrze. No i zobacz, tym razem ducha nie ma. Była. Dziwne, co nie? Dobra, to sobie. Halo, to... duchu, are you here? To Admiros, nie wzywaj go, nie ma sensu. Strzelba tu jest, weź sobie strzelbę, Flotar. Okej, okay, czekaj, już tu idę. Tu jest. Patrzyłem przez okno. O, takiego strzelba. Nie, bo ja widziałem wcześniej, ale nie wiedziałem. O, jest, dobra, mam. Czyli mamy dwie żarówki, mam różę i mam róża latarkę. Chyba nie będzie nam przydatna, chociaż... A, wziąłem tak po prostu. Ciężko stwierdzić, dobra. Możemy stąd iść do szpitala jakby. Czyli tutaj, w tę stronę, bo wiesz to było co, tak szpitalne. I powinniśmy kierować się lewo. Bardziej w prawo. A, czekaj. Bo idziemy w stronę północy, tak? Bo tak, to jest ale za jesteśmy tym. Z Watchtower, Dobra, wiesz co, tutaj gdzieś. Po prostu pójdziemy i na pewno sure? to znajdziemy. No... Dobra, Admiros, może ty prowadzisz jednak? No nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ja wcale lepszy nie jestem, jakby jeżeli chodzi o orientację w terenie. Ale dobra, wydaje mi się, że powinniśmy iść bardziej w prawo, bo dobra, jakby nie patrzeć, to jest ten Ski Lodge. A nie, to w sumie bardziej w lewo, bo to poszliśmy od tej strony jeziora. Tak, dobra, tak, nie, bo ja patrzyłem od innej. No to przed nami po prostu. Okej, okay, no to gdzieś tutaj, słuchaj, możemy się troszeczkę rozdzielić, wiadomo, żebyśmy cały czas widzieli na przykład swoje światła. Coś jest. Oj, masz coś? Coś się tam świeci jakby, ale... To może być zachód słońca, a równocześnie może to być szpital. Dobra, jestem... Ogólnie w każdym miejscu coś możemy znaleźć, tylko po prostu w niektórych miejscach jest większa szansa na znalezienie fajnych rzeczy. No tutaj znaleźliśmy dwie rzeczy od razu, więc jeszcze jedna żarówka. A nie, tutaj nic nie ma, Admiros. Nic, to jest po prostu zwykła, najzwyklejsza polanka. No. Ten...
Dobra, jesteśmy w jakimś jaskini? Nie, to nie jest jaskinia. Nie, to właśnie, to ja myślę, że to jest jaskinia, ale tam coś jest, widzisz? Dalej. Jest, widzę. To może być ten szpital. No. Albo jakieś inne miejsce. Co to jest? Ja widzę tylko ciemny kształt. Nie, to wygląda jak jakaś jaskinia. Nie podoba mi się to. No, ale idziemy. Idziemy po prostu idziemy, jakby, no bo... To jest jaskinia. Wiesz co, w jaskini też może coś być, bo to może być też jakby... O, może być potwór Amiros, który nam zrobi krzywdę, ale nie. Oby nie było, oby nie było, jakby, no tego nie chcemy na pewno. W ogóle jest ten chapter drugi, jestem ciekaw... Co? Gargulec, kamienny gargulec. Co to jest? Posągi wiem, znowu nas atakują. Welcome District 1. District 1, mapa. No właśnie, ja patrzę. Industrial District. Gdzie to jest? Po lewej stronie? Po lewej stronie? No. The Cult Church, Highway, Overpass? A, to... Nie, no niemożliwe, że to jest Industrial. Nie. Myśliśmy zupełnie, chyba że naprawdę jakoś źle poszliśmy i trafiliśmy w to miejsce. Watchtower, the main road. Devil's Speed. Road closed. Kurde, ciężko powiedzieć, nie? Jakie road closed, jak ja przeszedłem. No, o, tam już... jest jakiś budynek, widzę. O, widzę. No to, słuchaj, musimy... Czekaj, goni! Goni! Admiros, wyłącz latarkę, bo nas goni. Ma oczy! Świecą się flotar! Widzę. Strzelaj do tego! Czekaj, już? Czym ty jesteś? Nie możemy Admiros tego zabić. Na pewno się da! To jest jakiś kosmita! No, wydaje mi się... Nie mam ammo już. No, ja też nie mam amunicji. Dobra, ucieczka do szpitala, albo gdziekolwiek... Tu były jakieś budynki, dobra, jest. Jest, chodź. Nie mam pojęcia, co to jest za miejsce, ale... Okej. Okay. Zamknięte, a to jest jakaś wioska. Wchodź na górę po drabince, tam nam nic nie zrobi. Dobra, skacz. Dobra. Poszedł sobie? Nie, gdzieś tutaj był, wiesz? Jest tutaj. Jest? What the fuck? No, co to jest? On bije na odległość, nie podchodź za blisko. No rzeczywiście, bije. Mam maskę Dobra, Mima. Co to będzie za miejsce? Bo tu tam widzę jakby magazyny albo coś w tym stylu, nie wiem. Nie wiem, szczerze mówiąc, musimy to sprawdzić, ale wydaje mi się, że on nie powinien teraz móc przejść, jeżeli będziemy szli pod dobrym kątem. Wyłącz latarkę. Mam wyłączoną. Bo właśnie one nas widzą przez to, że mamy latarkę. Ja bym na razie wyłączył i spróbował. No bije, nie ma szans, Kurde, mamy mało HP, przynajmniej ja mam mało HP. Ja też mam mało. Strzała. Dobra, ja idę dalej. Wszedłem do środka, ile tu jest skarbów? O, przez te drzwi, flotar. Dobra, uważaj, żebyś nie podchodził za blisko. Co to jest? Okej, to są kable chyba. To są fuzy, bezpieczniki. Trzy, cztery. Mamy cztery fuzy, Admiros. Dobra, mamy cztery bezpieczniki, czyli mamy wszystkie. Ile mamy żarówek? Żarówek mamy dwie. To jeszcze potrzebujemy jedną i kable. Dużo kabli. Czyli jesteśmy Tam nie było kabli? Ja to jeszcze miejsce sprawdzę na wszelki wypadek, ale mam bardzo mało życia. No właśnie, ja też mam bardzo mało i tak... Powiem ci... tu jest jakiś magazyn. W tym magazynie coś może być. I on cały czas tam jest. No, ja czekam na ciebie tutaj, zanim wejdę do tego magazynu. What? Nie, dobra, nie ma nic. Chyba nic nie ma, jakby... Starałem się przeszukać bardziej, ale wydaje mi się, że tam nic po prostu nie było. Dobra, chodź tutaj, tu. Magazyn, okej. Okay. On nie przejdzie, on utknął w ścianie. O, no i bardzo dobrze. A wiesz co może tutaj być? Może tu być kolejny. Wiem, dlatego chcę, żebyś wszedł pierwszy. Dobra, tutaj? Nie ma problemu. Siema. Magazyn to brzmi totalnie, jakby tutaj było milion kabli. Dokładnie. Latarka? Nie, co to jest? Fuse kolejny, no. O, tutaj też są. Muszą być gdzieś tu kable. Mam trzy fuzy. Na Fuse'ów górze coś mamy jest. Są na górze chyba kable. Myślisz, że to są kable? Czekaj, już sprawdzam. To jest wire, kabel. Wire, taki czerwony, zardzewiały. Okej, dobra. I tu jest kolejny fuse. Dobra. Fuse'ów mamy już pod dostatkiem, więc jakby... Wiesz co, teraz myślę, że powinniśmy spróbować wrócić do tego towera, bo jeżeli zginiemy, to stracimy te przedmioty, tak mi się wydaje. O kurde, więc jeżeli wrócimy i wrzucimy je do generatora, to jakby nam to zaliczy dopiero. Tak myślisz, że będzie? Tak, jakby jestem prawie pewien, tylko że nie wiem, tylko jak się idzie do generatora. Gdzie jest generator? No właśnie. No, idzie Admiros. Musimy go znowu o budynek zbadować. Okej, dobra. To chodź za budynek, chodź tu za mną. Dobra. Nie ma go. On pewnie idzie jakoś pod teksturami, znając go. No, już, wiesz co, musimy się trzymać lewej strony.
Chyba go zgubiliśmy. No, w teorii. Dobra. Jakiś kolejny road closed. Co to jest w ogóle? Ale musimy wrócić teraz, Admiros. Wracamy do wieży w takim razie. Dobra, to czekaj, to my byliśmy w jakim miejscu tak ogólnie? Właśnie nie mam pojęcia, co to jest. Industrial District, Main Road, nie. Lake Veronica, nie tak wiem, samo, nie. Nie wiem. Countryside, Family Park. Dobra, jakoś znajdziemy wieżyczkę i tyle. Siema, Flotar, jak tam życie? A spoko, wiesz co, w wieży sobie czekałem na ciebie. Chillera, tak? No, chillera. No i super. Chod, palimy generator i spadamy z tego miejsca. Oczywiście jeszcze będzie nam brakowało trochę rzeczy, ale... No właśnie, i to jest tak. O, ja mam, widzisz, masz dwa fuse już. Mhm. Wystarczy chyba klikać po prostu na to i same rzeczy się wybierają? Albo trzeba... Trzeba wybrać, kliknąć. Dobra, i kliknąć. Trzeba pyk, pyk. Admiros, coś... Obok nas jest. Coś mnie zabiło. Jest, obok nas. Ja się stąd nie wychodzę. Albo dobra, wyjdę. I dosłownie obok nas. Co? Przylaz tutaj! Za mną przylaz, chłop. No. No, niewiarygodne. Czy mamy... A, mamy... Sekunda, czemu to się wszystko zresetowało? Nie, ja mam nie zresetowane. Fuses, wires, lights. Ja mam wszystko 0 na 4, 0 na 4, 0 na 3. Okej, czyli jeżeli ty umrzesz, to tobie się resetuje. Czyli jak ja umrę teraz, to mi się też zresetuje. O kurde, czyli ja muszę go odciągnąć w takim razie. No, no. To czekaj, czego nam jeszcze brakuje? Trzy kable i jedno światło. Znaczy on nie jest groźny, wiesz, jakby da się przed nim uciekać. Dobra, co słuchaj, Admiros, ja przed nim będę uciekał. Ogień! Okej. Spadł? Nie, nadal to sobie tutaj stoi i czeka. Dobra, to ja idę w drugą stronę, dobra no, spadam z tego miejsca po prostu. Mm-hmm. Ja się nim jak zajmę. Najdalej. Tylko uważaj, żebyś ty nie umarł. Jeżeli ty umrzesz, Admiros, no to... No wiem, to już po naszej misji. Ja mam bardzo mało życia. Bardzo mało życia. Jedna żarówka jest potrzebna i... I trzy kable. Jedna żarówka, trzy kable. Jedna no to nie jest dużo, to nie jest dużo, naprawdę. Flotar, goni mnie Cartoon Cat. Koniec. Ja jakby... Musisz, Admiros, uciec. Musisz. I trafiłem na koniec mapy na ścianę. O nie. Uciekaj, jest giga blisko, jest giga blisko. To ja sobie chodzę po jakimś doku tutaj, patrzę, sprawdzam rzeczy. Uciekniesz? Nie wiem, wyłączę latarkę, może to pomoże. No, bo one widzą. Dobrze, wyłącz latarkę. A, jest giga blisko, nie ma szans. Nie ucieknę, nie da się. Chyba, żebym znalazł jakieś, nie wiem, górkę. Czy cokolwiek, może drzewo, o drzewo się zablokuje. Nie wiem. Próbuj, Admiros, bo jeżeli ty zginiesz, to wiesz, będzie po wszystkim. No, jakby to już jest koniec. Wyłączyłem latarkę, biegnę w ciemność, totalnie. Próbuj jakieś skały tutaj, jakieś krzaki, wszystko, no musisz. Może być wieżyczka? Naprawdę? Naprawdę. Naprawdę, nie wiem jak to zrobiłem, ale jestem przy wieży. Au! nie, Admiros, proszę. Tak, umarłem. Revive for free. Zobaczmy, czy w ogóle stracę te wszystkie rzeczy, co miałem. To mnie ciekawi najbardziej. Ja straciłem, więc... Tak, no, niestety straciłem wszystko. Kurde, byliśmy już tak blisko. No, prawie się udało, tak więc widzowie, no niestety, jak widzieliście, nie jest to łatwe. Będziemy może jeszcze próbować, bądź też nie. Jeżeli macie jakieś porady, to napiszcie w komentarzu, a my tymczasem kończymy.